Proszę Państwa, obradował, jestem w dalszym ciągu obraduje komitet polityczny, ale chcielibyśmy Państwu przekazać w tej chwili najważniejszą informację, najważniejszą decyzję komitetu. Rozmawiamy przez cały czas o wyborach samorządowych i stanęła sprawa kandydowania tych, którzy jednocześnie mają wysokie pensje w spółkach Skarbu Państwa. I zapadła decyzja zgodnie z naszymi deklaracjami, deklaracjami, które składaliśmy już niejednokrotnie i ja je składałem. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Ci, którzy funkcjonują w spółkach są przez nas szanowani, jeżeli dobrze wykonują swoje obowiązki, ale nie będziemy łączyć tych dwóch funkcji. To znaczy te osoby nie będą kandydowały na żadnym szczeblu samorządu. I to chciałem Państwu przekazać, że tego rodzaju decyzja została już podjęta. Decyzje konkretne, personalne, dotyczące list, dotyczące kandydatów na prezydentów, no, będą ostatecznie ogłoszone, chociaż jeżeli chodzi o prezydentów, to już znaczna część z nich została podjęta w nieodległym czasie. Natomiast chcę Państwu powiedzieć jeszcze raz, nie idzie się do polityki dla pieniędzy. Dziękuję bardzo.